coraz bliżej. Naprawdę coraz bliżej. Tak w radiu często słychać krok po kroczku. I to wszystko idzie do tego, co najważniejszego, do spotkania z Chrystusem, który naprawdę odmienia życie człowieka. Dzisiaj Słowo Boże mówi o Janie Chrzcicielu, wielki patron czasu Adwentu, ten, który jest bezpośrednio przed Chrystusem. Ale to, co mnie jakoś tak urzekło, gdy zastanawiałem się nad tym tekstem, skojarzyło mi się taka myśl przyjaciel oblubieńca. Przede wszystkim coś niesamowitego. Jan, który przychodzi w mocy Eliasza i co jest najważniejsze, co o nim mówi Kościół, to jest ten, który żyje w przyjaźni z Jezusem. I ja mówię, wow, przecież to jest niesamowite. To jest określenie tym, kim mam być ja. Każdy z nas, chrześcijan, przede wszystkim mam być przyjacielem oblubieńca. I tak mi się skojarzyło, nie to, że chcę zacynić, że znam język angielski, ale przyjaciel oblubieńca, czyli no, pan młody, jego najlepszy przyjaciel, jest jego drużbą. Po angielsku to się nazywa the best man. Najlepszy mężczyzna, najlepszy człowiek, najlepszy przyjaciel. I tak sobie uświadomiłem, że Jan Chrzciciel przede wszystkim wzywa nas do tego, aby nasza relacja z Jezusem była relacją przyjacielską i żeby faktycznie Jezus stał się moim najlepszym przyjacielem. Jednocześnie to Słowo Boże dzisiejszego dnia mówi o Janie, który jest wypełnieniem tych starotestamentalnych obietnic, że przed Mesjaszem przyjdzie Eliasz. Jak jest Eliasz? Eliasz jest pełen mocy. Ja bardzo lubię Eliasza, dlatego że to jest prorok potężny, prorok ognia. Jaki jest Jan? Jan, kiedy mamy tę scenę chrztu w Jordanie, przychodzą do niego i on im mówi prawdę. On nie uwija w bawełnę, on nie jest taki układny politycznie, tutaj trochę tak, siak mówi... Siekiera do pnia przyłożona, ludzie, ogarnijcie się, bo koniec, bo po wszystkim. No i można powiedzieć, o, halo, halo, my tu Boże Narodzenie, opłatek, sianeczko, te sprawy. A co nam mówi Jan? Ogarnij się, przygotuj drogę dla Jezusa, pozwól, żeby On przyszedł i naprawdę odmienił twoje życie. Tu nie chodzi o ciepłą wodę w kranie i takie lelum po lelum, ale chodzi o radykalną zmianę. I dziś Słowo mówi o zmianie. Przychodzi nowy, przychodzi ten, który zapowiada Jezusa, przyjaciel oblubieńca. I teraz jest ważne, czy ta przyjaźń z oblubieńcem, tym, który nadchodzi, jest twoim moim pragnieniem? Czy wystarczą nam, że pośpiewamy kolędy, że będziemy mieć żłóbek, że zapalimy świeczkę, połamiemy się opłatkiem, a potem wszystko wróci do normy? Czy my tak naprawdę chcemy, żeby wejście Jezusa w nasze życie odmieniło to życie? Czy chcesz być przyjacielem oblubieńca? Czy wystarczy, że będziesz takim kibicem, sympatykiem chrześcijaństwa? Właśnie te tradycje zachowamy, ale nic więcej. Jan namawia nas do konkretnej rzeczy. Zostań przyjacielem oblubieńca. Kiedyś ktoś składając mi życzenia, chyba właśnie z okazji Bożego Narodzenia, powiedział mi, żebyś był jak Jan Chrzciciel. I powiem wam, że bardzo się przejąłem tym słowem. I ono mnie zawsze nieustannie dotyka. Być jak Jan Chrzciciel, czyli być przyjacielem oblubieńca, czego właśnie tobie z tym słowem dzisiejszej Ewangelii życzę.